Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Dzisiaj troszeczkę inny format, bo tak naprawdę dotarło do mnie wczoraj, że nie mam co robić na dzisiejszym odcinku, nie mam na żadnym koncie żadnego tam kontentu, powiedzmy, do przeklikania, do pokazania i tak dalej, więc poprosiłem was na karcie społeczności i na Discordzie, abyście zadawali mi w grze pytania, byle jakie, czy to jakieś tam, powiedzmy, dotyczące gry, czy jakieś inne. Nie jest ich dużo, ale są naprawdę ciekawe, oczywiście to jest tylko jedno konto, mam tam po kilka pytań na każdym koncie, więc sobie po prostu na każdym przelecimy i na koniec przejdziemy na Berka, bo na Berku tam mam ciekawą rzecz dla was do pokazania, pewnie już po miniaturce wiecie, ale oczywiście to sobie zobaczymy. No i tak jak mówię, no nie wspominałem o tym na filmie, dlatego też tych pytań nie było, nie ma zbyt dużo, bo jednak, no jakbym powiedział na filmie, to by dotarło do większej ilości osób, ale kto chce wiedzieć o takich akcjach właśnie na szybko, to wbijajcie na Discorda, bo tam głównie o tym mówiłem. Więc Discord jest tam w przypiętym komentarzu, możecie wbić. Oprócz tego zostawcie kciuka w górę, jeżeli takie odpowiadanie na pytania wam się podoba, to będzie tego oczywiście więcej. I tak, i co więcej, chyba tyle tak naprawdę, nie ma co przedłużać. Wiadomo, no też prosiłem o pytania w grze, ani na Discordzie też, dlatego z tego powodu jest ich mniej, no bo jednak nie każdy ma konto na tym serwerze, na tych serwerach, na których ja gram, więc nie każdemu się chce robić to konto, po prostu tam dobijać 10 poziom, aby tylko zadać pytanie. Ale dobra, lecimy. Mamy pierwsze pytanie od Kompana. Ile kosztują łącznie ulepszenia do menadżera areny? Co jaki próg grzybku zwiększa się ich cena? Na przykład co 25, 50, 75 i tak dalej. Chodzi mi o przyspieszenie do produkcji pieniędzy, do ich ilości to na złoto oraz to platynowe ulepszenia. Ulepszenie, z góry dzięki i pozdrawiam. Również pozdrawiam i tak, jak to wygląda? Pierwsze ulepszenia, te przyspieszenia i przyspieszenie i złoto, one tam chyba kosztują, zwiększa się ich próg od 25 i co 25 aż do 200. Czyli na tych pierwszych, powiedzmy, oszczędzamy troszeczkę, ale wiadomo, no to nie jest zbyt dużo. Natomiast później, jak już nam pierwsze ulepszenie wskoczy na 200 grzybów, to już każde kolejne kosztuje 200 grzybów i ozłocenie i przyspieszenie. Z tego co pamiętam, tak to jest. W każdym razie trzeba liczyć, żeby mieć całą kompletną arenę, czyli i platynową, i tam i ozłoconą, i tam przyspieszoną, to należy tak liczyć, myślę, że z 4700 grzybów, coś takiego. Dokładnie ci nie powiem, bo nie ukrywam, że nie chce mi się teraz tego liczyć i nie wiem, czy dobrze policzę, bo nie pamiętam, jak to tam jest, ale chyba tak, zaczynasz, pierwsze ulepszenie jest 25, potem 50, 75, 100, 125, 150 i potem już chyba 175 i 200 i potem już każde kolejne 200, a platynowe kosztują 100, ale ja tak zawsze liczę, że te pierwsze to tak jakoś szybko przeskakują, więc zawsze liczę, że każdy kosztuje 200, czyli ozłocenie i przyspieszenie wszystkiego kosztuje 4000 grzybów, nie całe oczywiście, ale ja tak zaokrąglam, plus platyny, tutaj jest wiadomo 10 platyn, każda 100 grzybów, więc kosztuje to 1000 grzybów, także łącznie 5000 w zaokrągleniu, a tak niecałe to nie pamiętam, 4600, 4700, coś koło tego, nie pamiętam, jak to tam na początku właśnie przeskakuje. Dobra, kolejne pytanie. Na kogo będziesz głosować w drugiej turze? Nie wiem w ogóle, czy będę, to raz, możliwe, że pójdę, ale nie jestem pewien, a druga sprawa, no nie chcę tutaj na kanale, to jest kanał, powiedzmy, rozrywkowy, tutaj sobie ktoś przychodzi pooglądać gierkę, jak ja tam sobie klikam i tak dalej, więc nie chcę wchodzić w tam jakieś tematy polityczne. I drugie pytanie, czy przyznasz rację, że łowca demonów to najgorsza klasa, szczególnie, że twórcy naprawili błąd z pancerzem łowcy, a najlepszej nie ma? No generalnie nie ma najgorszej i najlepszej klasy, każda ma jakieś swoje plusy i minusy. Ja ostatnio, nie tak dawno, wrzuciłem film na ten temat, który tam chyba niecałe pół godziny miał, jaka jest najlepsza klasa właśnie w Shakes & Fidget, i tam się wypowiadałem na temat każdej klasy, kto nie widział, sobie może obejrzeć. Ale uważam, że tak, że łowca demonów jest kiepski, w sensie kiepski, no lochy mu nie idą źle, ale w PvP jest tak naprawdę bardzo słaby. Tak jak kiedy się wydała w tym PvP, że ok, bo właśnie ten pancerz, ja już zresztą o tym mówiłem, wydawał się ok, bo ten pancerz, że to 50% niby sporo dawało, to tak naprawdę nie dawało 50%, tylko dawał ten błąd z pancerzem dosyć długo, dużo, więc jakby, no nie wiem, no ciężko mi jest powiedzieć, ale na przykład ja teraz gram, wiadomo, na 4 kontach i jeżeli bym miał z jakiegoś zrezygnować, to na pewno byłby to łowca, bo ten łowca jest mierny, no już takiej różnicy w PvP na żadnej klasie nie miałem, żeby mnie biły postacie tam o 20 leveli mniejsze i tak dalej.
właśnie po naprawie tego błędu, więc no uważam, że jest to mierna klasa. Z tego co wiem, w ogóle się usunął top 1 łowca na świecie, on tam grał na serwerze niemieckim, Parsus, miał tam chyba, nie wiem, 355 czy 6 poziom, nie wiem, bo tam nie śledziłem za bardzo, ale usunął się po prostu, no nie dziwię się, wydał pewnie z 200, powiedzmy 30 tysięcy grzybów około na tą postać, a tu nagle się okazała wielkim niewypałem, więc po prostu się usunął i w sumie to mu się nie dziwię, bo jednak ta klasa jest dosyć słaba. Wiadomo, że no ma tam swoje plusy, tak jak mówię, no każda klasa ma swoje plusy. Możecie się w portalu solo odrodzić 3 razy i ten portal zabierze na hita, a inni będą na nim stali i tak dalej. No jest to jakiś plus, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nie warto, bo... Oprócz tego, że jest słaba w PvP, to jeszcze lochy robi gorzej niż Berserk, więc no, nie wiem, no jak już ktoś chce wybrać taką postać typowo pod lochy, to już lepiej, żeby wybrała tego Berserka, który jeszcze tam w PvP jako tako daje radę na tych wcześniejszych poziomach zwłaszcza, a ten łowca demonów, no jest po prostu mierny i współczuję każdemu, kto tam na niego wydał jakieś tam pieniądze większe. Mówiąc większe, to mam tutaj na myśli, no tak nie wiem, ze 100 tysięcy grzybów plus, bo jednak, no jednak jest słaby, no i mówię, nie dziwię się temu Parsusowi, że się usunął. Dobra, dalej, pytanie na odcinek. To było pytanie od polskiego wirtuoza, swoją drogą. Koksiks1525 napisał: cześć, mam pytanie na odcinek, kiedy pokażesz twarz i ile masz lat? Pozdrawiam. Pozdrawiam cię również, mam 20 lat i kiedy pokażę twarz? Jak będę miał kamerkę? Ja o tej kamerce już dawno temu mówiłem, ale w dalszym ciągu ja planuję kupić Logitech C920 Pro bądź też Logitech C922, one tam się nieznacznie różnią i też cenowo w sumie nie ma dużej różnicy między nimi, ale teraz raz, że tego Logitech C920 można kupić tylko w jednym sklepie na internecie, to jeszcze kosztuje 700 zł, gdzie przed pandemią kosztował z 350 max, nawet około 300 zł, więc po prostu no czekam cały czas, aż się te ceny ogarną, obniżą, bo po prostu nie będę przepłacał tam na kamerkę, skoro wiem, że nie jest tyle warta i że po prostu to jest efekt pandemii, że tyle kosztuje. I druga sprawa, no nie ukryłam, że bez kamerki mi się dobrze nagrywa, wygodnie, bo jednak nie muszę się tam jakoś ogarniać czy coś, tylko po prostu siadam i nagrywam. No jak będziecie mnie już widzieć, to raz, że będę się musiał przyzwyczajać w ogóle do nagrywania z kamerką, to te filmy nie będą takie spoko, jak są na przykład teraz, bo po prostu od nowa będzie tam jakiś mniejszy czy większy stresik i tak dalej. Natomiast no będzie, po prostu będzie kamerka, a kiedy to, jak będzie normalna cena kamerki, no tak można tak naprawdę powiedzieć. Teraz też planuję jakoś w wakacje sobie zmienić komputer, cały sobie nowy kupić, tak naprawdę od zera, więc może razem z tym komputerem kamerkę zamówię, jeszcze zobaczę. Dobra, no z 240 to by było na tyle, przechodzimy sobie teraz na kolejną postać i tam kolejne pytania. Okej, jesteśmy na W37 i tutaj jest tak naprawdę tylko jedno pytanie od Maksiury8. Napisał: czy kiedyś pokażesz twarz, będziesz nagrywać z kamerką, czy nie ma takich planów? Pozdrowionka. No to w sumie odpowiedziałem na to pytanie już jakby poprzedniemu koledze, również cię pozdrawiam. I tak jak mówię, no pokażę twarz wtedy, jak właśnie dojdzie mi ta kamerka. Na pewno się o tym dowiecie, bo pewnie pierwszy film z nią będzie na kanale i tak dalej. Więc no jakby wtedy pokażę twarz właśnie i będzie kamerka. I takie są plany, bo uważam, że z kamerką jednak te filmy są ciekawsze, aniżeli taki typowo gameplay sam. Ale mówię, no to jeszcze zależy od tego, bo teraz sobie nieraz usiądę, nie wiem, wieczorem, gdzie jest ciemno i nagrywam z kamerką. Jakbym chciał nagrać, to bym musiał jakieś oświetlenie do jakby załatwić sobie, ogarnąć takie fajne, bo tak to by mnie nie było widać na tej kamerce, jakbym nagrywał wieczorem, gdy jest już właśnie ciemno. Więc no mówię, trzeba to wszystko poogarniać, ale plan jest taki, że będzie. I w sumie przejdziemy teraz na kolejny serwer, bo tak jak mówię, no tutaj było tylko jedno pytanie. Okej, jesteśmy na S38, tak jak mówiłem, na sam koniec zostawię sobie S37, bo już tam na tym berku zostaniemy. I tutaj mamy cztery pytania. I teraz tak, pytanko od widza, Milka Bubli napisał: jak myślisz, co ile będą teraz nowe serwery? Bo ostatnio bardzo dużo było nowych serwerów i przez to był też hejt i playa. Na pewno to widziała i ja myślę, że przez ten hejt teraz będą rzadziej nowe serwery. Ale ja się nie znam i chcę, abyś ty to jakoś powiedział, bo ty się bardziej znasz. Zadaję to pytanie nie dlatego, że chcę grać na nowych serwerach, tylko chcę wiedzieć, jak Playa reaguje na hejt. No nie wiem, jak Playa reaguje na hejt, bo ja tam nie jestem, wiadomo, w ludziach od zarządu, od tego, co tam robią z tą grą.
musimy pamiętać, że to są jakby twórcy gry i robią z nią to, co będą chcieli. Na pewno biorą pod uwagę sobie jakiś tam feedback od graczy, bo nawet tam na Discordzie międzynarodowym tam często się wypowiada Leander, który jest angielskim supportem, nawet bardziej takim międzynarodowym, z tego co wiem, i po prostu on tam bierze pod uwagę jakieś tam sugestie, opinie graczy i tak dalej, tam nawet można do niego prywatnie napisać i mu coś tam, nie wiem, doradzić, czy tam jakąś swoją sugestię dać, po angielsku oczywiście. I co? A co do nowych serwerów? No nie wiem, no ostatnio jak miałbyś ten cały bojkot i tak dalej, kto tam, Niemcy chyba, niemiecki gracz to głównie zapoczątkowy, ale tam sporo osób wzięło udział, no to Playa zrobiła tak, że w odpowiedzi na ten jakby bojkot, no to dali tam 100 grzybów, 100 ileś chyba na nowym serwerze, na właśnie W42. Więc no taka jest ich odpowiedź, że jakby nie przejęli się tym, tylko jeszcze zachęcili bardziej jakichś nowych graczy do zagrania właśnie na tym nowym serwerze. Ale co, no ja już się dawno wypowiadałem na temat nowych serwerów. Nowe serwery to jest zysk dla nich i to bardzo duży, bo są gracze nawet nie tyle co nowi, tylko po prostu starsi, którzy by chcieli od nowa spróbować, nie wiem, powalczyć o topkę. Teraz bardzo gra jest jakby pieniędzożerna, nazwijmy to, zwłaszcza na początku, jeżeli chce się być faktycznie tym top 1, więc takim top 1 bezapelacyjnym, no to trzeba wydać naprawdę bardzo dużo. I jakby zawsze nowe serwery się będą opłacać, dopóki gracze nie przestaną się na nich ścigać, a raczej tego nie zrobią, bo jak ktoś przestanie, to na jego miejsce wskoczy nowa osoba. Mi jakby nie przeszkadza, jeżeli ktoś idzie grać na nowych serwerach, mi nie przeszkadza, że oni robią nowe serwery, to jest tylko i wyłącznie ich sprawa. Rozumiem to, że tam, w sensie wiecie, no jak ktoś nie chce nowych serwerów, to gra u siebie, ja już to powtarzałem, gra na swoim serwerze, rozumiem argument, że tam ludzie idą na nowe serwery i przez to upadają gildie, czy coś w tym stylu, czy przez to gra jakby traci, starsze serwery po prostu są takie, wiecie, tak jak to mówią ludzie, cmentarzyskiem, bo mało kto na nich gra. Po części jest to prawda, ale bardziej nie uważam, że to jest tylko i wyłącznie wina nowych serwerów, ale też tego, że po prostu ludzie przyzwyczajeni do tego, że ten 300 wbijają dosyć szybko, później się zderzają z rzeczywistością, że już zaczyna się takie mozolne farmienie, ciężko jakieś lochy ruszyć i tak dalej, i przez to im się po prostu odechciewa grać. Takie jest przynajmniej moje zdanie. A co do nowych serwerów, myślę, że były i będą, bo tak jak mówię, no są to zyski, jest to dosyć łatwy zysk, gra jakoś, ostatnie aktualizacje i tak są bardzo fajne, urodzinowa tak naprawdę nie zawiera w sobie żadnego kontentu takiego, można powiedzieć, bardzo grzybożernego. Nawet ludzie, którzy podczas przebierania się w Epic i tak wydawali bardzo dużo grzybów, bo szukali sobie odpowiednich run, to tak jakby teraz muszą wydawać mniej, bo jest ta zamiana runy u Kowala, więc jakby ostatnia aktualizacja bardzo na plus, przedostatnia bodajże też na plus, ostatnia, która była taka bardzo, ale to bardzo grzybożerna, to była arena i ta arena, no to była tragedia, jeżeli właśnie chodzi o aktualizację, bo była ona bardzo, no mówię, no grzybożerna i jakby taka niefajna, nazwijmy to, ale mówię, no teraz ta aktualizacja idą w dobrym kierunku, no a nowe serwery na pewno były i będą. Tak jak mówię, mi to nie przeszkadza, kto chce to idzie grać, kto nie chce to zostaje u siebie albo nie gra. I tyle tak naprawdę, nic w tym złego wydaje mi się, że nie ma. To jest ich gra, oni też muszą jakoś zarabiać, to kosztuje wszystko, ludzie jakby w supportach w różnych krajach wiadomo pracują, nie wiem, tam programiści i tak dalej, no jest masa ludzi dookoła, chodzi do jakby do tej gry, w sensie no, pracuje przy tej grze, więc no to też kosztuje. No i tak jak mówię, no teraz jakby usuwając taki bardzo grzybożerny content z aktualizacji, co widzę, że się starają robić, bo tak jak mówię, no dwie ostatnie aktualizacje nie było praktycznie nic takiego bardzo grzybożernego, jakby nadrabiają to tym, że właśnie są te nowe serwery, no i tyle, no co zrobić. Tak więc nie wiem, czy ich to rusza, odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że nie bardzo, bo to w ogóle też dochodzi, taki śmieszny był mem, ostatnio widziałem też właśnie na tym Discordzie międzynarodowym, to było bodajże z W40, między W39 a W40 był ponad miesiąc różnicy, to ludzie na Instagramach, na Facebookach i na tam każdym innym medium Shakesa pisali, kiedy nowy serwer międzynarodowy, kiedy tam wystartuje, już długo nie było i tak dalej, a jak zaczyna się tak, jak teraz było, że między tymi serwerami nawet niecały miesiąc był odstępu, to ludzie zaczęli narzekać, że za szybko te serwery, więc po prostu no, ludziom się nie dogodzi i jakby no co, trzeba robić to, co się uważa za słuszne i tyle, no bo tak jak mówię, no za długie odstępy między serwerami źle, za krótkie też źle, więc no ludziom się nie dogodzi
I tyle tak naprawdę, nie ma co się przejmować jakby tą opinią i myślę, że oni właśnie aż tak się nie przejmują. Wiadomo, przejmują się odnośnie jakimś tam feedbackiem na temat gry i aktualizacji, ale odnośnie serwerów wydaje mi się, że nie, ale nie wiem, bo ja tam jakby nie jestem w tym jakby, nazwijmy to, zarządzie, który decyduje, co się z grą dzieje i tak dalej, wiadomo, to chyba oczywiste, nie muszę tego tłumaczyć. Pytanie do odcinka, Nerwowy napisał: jeżeli kiedyś wyjdzie S39, zagrasz magiem. Wiem, że masz na niego ochotę, a na odcinku fajnie będzie pooglądać, jak siadają jakieś potężne krytyki, a może jakiś międzynarodowy. Pozdrawiam. Również cię pozdrawiam i tak, magiem w ogóle miałem, to już chyba mówiłem, miałem zamiar grać tutaj na tym S38. Niestety wyszła ta nowa klasa, no a ja, że lubię testować nowości, to stwierdziłem, że sobie zagram nową klasą. Teraz żałuję, bo magiem by na pewno było więcej fanu, ale... prawdopodobnie, jeżeli na, nie wiem, no na S39, to też nie wiadomo kiedy wyjdzie i tak dalej, ale tak, kolejna klasa, jaką planuję zagrać, to jest właśnie mag. Jeżeli nie wyjdzie, jeżeli będę gdzieś startował, to właśnie magiem, taki jest przynajmniej plan, być może on się zmieni, bo dużo osób mnie też w ogóle pyta o tego maga i pod odcinkami i tak dalej, więc właśnie taki jest plan. Ja też już bym dawno na nim grał, gdyby właśnie nie ten łowca, niestety. No a czy międzynarodowy, czy jakiś tam polski, no to zobaczymy, jeszcze nie wiadomo kiedy jakieś nowe serwery wyjdą, czy ja też będę miał czas i tak dalej, więc wiadomo, no różnie to bywa. Ale odpowiadając tak, zagram, już dawno miałem taki plan, więc na pewno się ten mag kiedyś pojawi. Kolejne pytanie, Wing, hejka, cześć, jak tam idzie giereczka, co tam u was słychać? Tu właśnie nie wiem, czy to było pytanie do odcinka, czy takie bardziej prywatne. Co tam u was słychać, to chyba chodzi o gildię. No jest okej, tak naprawdę trzymamy się na trzeciej pozycji, bez tak jakby problemów, bo jak sami tutaj widzicie, no między na przykład nami a Siege jest dosyć dużo przewagi, dosyć duża różnica. Oni tutaj mają 295, my mamy 311. Nieraz nam się nawet uda odeprzeć tutaj ataki Protego czy też chatki, więc dosyć fajnie nam to idzie, jakoś bardzo nie odstajemy, tylko te salki 15 ich mamy dosyć mało i tutaj właśnie gonię ludzi, żeby dobijali te salki 15, bo jest lipa z tym, bo już inne gildie mają ich o wiele więcej, także no nie wiem, po tylu skarbach lasu, no to wypadałoby już je mieć. Tu jest może nieaktualny stan, bo ja tego już nie liczyłem kilka dni, ale no tak jak mówię, o te salki gonię tutaj ludzi, ale generalnie jest spoko i bardzo fajna gildia mi wyszła, tak jak planowałem, żeby ona tam była jakoś top 5, może się utrzymała, tak jest top 3, tak naprawdę takie pewne top 3, nieraz tam nawet wskoczymy na jakieś top 2, więc wydaje mi się, że jest jak najbardziej spoko. Jak tam idzie giereczka? Bardzo dobrze, to akurat możesz widzieć na odcinkach, jeżeli oglądasz złowcy, no to widzisz, jak tutaj to wszystko idzie. Także dobra, kolejne pytanie, już ostatnie na tym serwerze. Pytanie do odcinka, Shakes od Kudzio. Shakes jest grą dość powtarzającą się i po dłuższym czasie monotonną, a po 400 poziomie content jest już mocno ograniczony. Czy pomimo tylu serii postaci i spędzonych godzin nie nudzi ci się to, co robisz? Masz jakieś plany na kanał, gdy skończysz z tą grą? Bo chyba nie ma co ukrywać, że do końca życia nie będziesz z niej nagrywać, nawet pomimo partnerstwa z Playa. Pozdrowionka. Pozdrawiam cię również. I no tak, myślałem o jakichś innych grach na kanale, ale jednak ten kanał zbudowałem na Shakesie, więc te inne gry nie byłyby tak jakby bardzo oglądane, może powiedzmy, że tam niewiele ludzi by było zainteresowanych po prostu innymi seriami, bo jednak głównie tutaj jest Shakes. Czy jest dla mnie monotonna? Nie jest, prawdę mówiąc. Gram sobie na tych kilku postaciach i jakby ciężko jest na późniejszym poziomie znaleźć content do odcinka, to już jakby nawet teraz to widać, że dzisiaj na przykład nagrywam Q&A, a nie jakieś tam klikanie, więc to jest prawda, no to jest akurat dosyć ciężkie. Natomiast nie nudzi mi się, gram w nią cały czas. Tak naprawdę no co, no mam teraz więcej czasu, więc gram. Jeżeli bym nie miał czasu, to może bym z jakichś postaci zrezygnował. W każdym bądź razie, no tak jak mówię, na razie mi się to nie nudzi. Czy planuję jakieś inne gry? Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli by coś było, no to wiadomo, to na kanale zobaczycie. W każdym bądź razie ja na przykład teraz gram, jeżeli chodzi o gry, to tam gram tak naprawdę tylko w Shakesa, w nic więcej. A jakiś tam wolny czas, to oprócz tego, że mi tam w Shakesie lecą misje, czy tam coś się robi w tle, to ja sobie tam internet przeglądam, nie wiem, YouTube'a, jakiegoś Twitcha oglądam i tak dalej. Więc...
jakby, tak jak mówię, no nie nudzi mi się to, odcinki się staram w miarę regularnie nagrywać, w miarę tutaj się staram jakimiś seriami wachlować, nazwijmy to, aby też to było takie w miarę ciekawe, bo widać to nawet po wyświetleniach na kanale, że jakby coś się dzieje w grze, czyli jest jakaś aktualizacja, nie wiem, S38 jak wychodził, to ja robiłem w ogóle kosmiczne wyświetlenia, bo robiłem tak naprawdę... Robiłem po 7-8 tysięcy wyświetleń na tych przez pierwsze, powiedzmy, 2 tygodnie z 38 na tych odcinkach. Potem to znacznie spadło, no i teraz robię, nie wiem, powiedzmy od 2 do tam 3-3,5 tysięcy, więc no ludziom się po prostu gra znudziła. Na S38 też wiele osób przestało grać i tak dalej. W każdym bądź razie, no mówię, na razie mi się nie nudzi, na razie nagrywam, a co dalej to czas pokaże, jeżeli coś tam będą, jakieś zmiany, no to wiadomo, poinformuję was o tym. I tak, i chyba tyle. Także nie wiem, chyba odpowiedziałem na twoje pytanie. Na razie nie planuję nic zmieniać, na razie jest ok jak jest. I tyle. Dobra, jeżeli chodzi o S38, to by było na tyle. Przejdziemy sobie teraz na S37, tam odpowiem na pytankę i pokażę wam, co nam się udało ostatnio zrobić. Okej, jesteśmy na S37, tak naprawdę, nie wiem, czy poprzednio powiedziałem, że idziemy na S38, chyba nie. Na S37, na naszym berserku i tak. Pytanie od Felipso Kossos. Czy zamierzasz przestać grać jakąś postacią w najbliższym czasie? Jeśli tak, to jaką? Nie zamierzam w najbliższym czasie, ale jeżeli miałbym przestać grać jakąkolwiek postacią, to na pewno byłby to Łowca Demonów, jeżeli tam, nie wiem, nie chciałoby mi się już mieć tylu kont, czy powiedzmy nie miałbym czasu na tyle kont, czy coś w tym stylu, to na pewno byłby to, na pierwszy ogień poszedłby właśnie Łowca Demonów. Natomiast jeżeli miałbym zostawić tylko jedną postać, to zostawiłbym chyba Wojownika na W40, bo jednak Wojownik to jest moja ulubiona postać i na nim bym tam dalej cisnął. Zresztą na W40 mam strasznie fajną gildię też. Nie mówię, że na innych serwerach nie mam fajnych, bo zaraz tutaj będzie jakieś doszukiwanie się, że tam się przyczepiam, ale mówię, no fajna tam jest atmosfera i tak dalej, i właśnie na tym Wojowniku też najbardziej, po prostu Wojownika najbardziej lubię. Kto tam mnie ogląda, to wie, że to jest moja ulubiona klasa, więc raczej na nim bym tylko został, jeżeli musiałbym się ograniczyć do jednej postaci. Ale tutaj też jest pytanie do was w ogóle, kto dotrwał, bo strasznie mi długo schodzi odpowiadanie na te pytania. Kto dotrwał do tego momentu, możecie mi napisać, jaką klasę wam się najfajniej ogląda. To też widać trochę po wyświetleniach, ale możecie właśnie, tak jak mówię, no napisać, czy którą klasę najfajniej wam się ogląda w lochach i tak dalej, jak ja gram. To też jakby będzie dla mnie taka wskazówka, z czego więcej nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Więc dobra, to jest odpowiedź na twoje pytanie i teraz dalej. I Hinzen napisał, pytania do odcinka, jak najszybciej farmić golda, czy będziesz kiedyś grał magiem? No na drugie pytanie odpowiedziałem już wcześniej, jak najszybciej farmić golda, nie wiem, no po prostu robić misje, z lochów też ci leci gold na niskim poziomie, no jest bardzo dużo możliwości, no nawet Gryfosmok ci daje golda, oczywiście tego nie polecam, zwłaszcza jeżeli nie jesteś grzybiarzem takim mocnym, bo on nie daje zbyt dużo, ale Gryfosmok ci daje golda, tak to głównie z misji, no jak robisz wieżę na późniejszym poziomie, to ta wieża ci też daje bardzo dużo, jeżeli właśnie chodzi za pokonanie pięter tego golda, misje, wieża, no i co tam jeszcze, no tak jak mówię, no lochy jakieś, zwłaszcza na wcześniejszym poziomie, ci dają sporo. Także no, możliwości jest wiele, później kopalnia złota tutaj, więc no tak jak mówię, no jest co robić. I teraz tak, dobra, to tobie odpowiedziałem i ostatnie pytanie na dzisiaj z Nachorek. Pytanie na YouTube, witam, chciałbym zapytać, czy jest szansa, że założysz konto na jakimś istniejącym serwerze lub który powstanie i będziesz grał bez doładowywania grzybów, a relacje z tej postaci będziesz wplatał do odcinków z pozostałych postaci, ponieważ zbyt dużo na takim koncie nie ma do zrobienia, ale jako dodatek może być. Pozdrawiam i czekam na kolejny odcinek. Pozdrawiam cię również, dużo osób też mi zadaje pytanie o właśnie taką postać. Tylko tak, problem jest taki, że ja teraz nie mam zbytnio czasu na takie zabawy. Teraz jakby jest taki etap w moim życiu, że czekam na rozwój pewnych sytuacji, więc jakby no nie chcę zaczynać czegoś, czego by potem nie skończył. To też się dotyczy innych gier na kanale, to też się tyczy właśnie takiej postaci, na którą jednak tego czasu by trzeba było poświęcić trochę, bo tam klikać lochy co godzinę i tak dalej, żeby to jakoś efektywnie prowadzić, właśnie taką postać free to play, bo to o to ci chodzi.
No i tak jak mówię, na razie gram sobie tak jak gram, bo czekam na rozwój pewnych sytuacji, a jak się okaże, że na przykład, nie wiem, będę miał jakoś tam za jakiś czas więcej czasu czy coś, to taką postać myślę, że zrobię, bo widzę, że dużo osób bardzo chce, tak żeby wam się to spodobało, może na jakimś kolejnym serwerze, nie wiem, zobaczymy, tak naprawdę zobaczymy, pomyślę jeszcze i zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, i to by było kolejne pytanie, to by było ostatnie pytanie w tym Q&A-u. I teraz tak, jak mogliście zobaczyć po miniaturce, udało nam się pokonać portal, udało nam się portal solo pokonać, wreszcie tego maga tutaj utłukliśmy, bardzo długo się z nim męczyliśmy, tutaj nawet sobie wpisałem datę, bo to już jest, uważam, jedno z takich fajniejszych late game'owych, powiedzmy, to osiągnięć. Mimo wszystko, tutaj sobie przy okazji oddam jakieś klaty. Jest to jedno z takich fajniejszych już, właśnie tak jak mówię, late game'owych osiągnięć, portal solo. 6 lipca, dzisiaj mamy 8, więc udało mi się go pokonać. I mam tutaj nawet dla was zapisane... Tutaj, pożerasz dusz, tutaj to był 4 lipca, zaraz możecie zobaczyć, jak nas tutaj strollowało. Tutaj 9 ciosów z rzędu daliśmy mu, zostało mu 8 milionów i on nas na hita uderzył, co rzadko się zdarzało w tym portalu. To jednak tutaj, jak sami widzicie, na hita zgasił nas, 93 miliony nam zabrał, jemu zostało 8,5, więc tak naprawdę myślę, że jeden cios więcej udałoby się. Ale to była i tak bardzo fajna seria, bo widzieliście, że on tam na początku miał ponad pół HP, więc to był taki, można powiedzieć, przełom, jeżeli chodzi o ten portal. Bo zostało mu naprawdę niedużo. Potem mu się tam odrodziło kolejnego dnia 10 milionów. Nie zapisywałem tej walki, ale widzicie, zabiliśmy go 6, czyli 5 jeszcze nam się nie udało go zabić. Widocznie tam jakoś się nie odpaliliśmy ani nic w tym stylu. No i 6, czyli właśnie 2 dni temu, 45 milionów miał. No tutaj mocny kryt, ale tutaj 2 ciosy z rzędu, z tego 1, 32 miliony. I udało się ukończyć ten portal nareszcie po dość długim czasie. Złapaliśmy sobie też peta, już mamy 99. Tutaj się w ogóle ktoś usunął, dlatego jest taka przerwa. Mamy ich już 99, tylko że szkoda jest taka, że brakuje nam tylko pupila właśnie z mroku, czyli tutaj tego mumifara, no a on jest dopiero w Halloween, więc jakby zanim my dojdziemy do Halloween, to już nas tutaj każdy dogoni i tej pierwszej setki będzie mieć kilka osób po prostu, tą pierwszą setkę, a chciałem, abym to był ja, no ale trudno. Zdarza się i tak, grunt, że dosyć fajnie nam to idzie właśnie, jeżeli chodzi o rozwój. Brakuje nam tylko jednego pupila, no mówię, no osiągnięcie dostaliśmy i tak dalej. Tutaj się bardzo często łapę, jak wieczorem przeklikuję postać, że właśnie chcę tutaj klikać portal, a tu już nie ma co klikać. Ukończenie portalu oczywiście nam daje 50% do punktów życia, premii od portalu. Tak samo tutaj do obrażeń też mamy, na razie 47, ale maksymalnie jest 50, więc jak ukończymy wszystkie portale tutaj w tej gildii, to będę miał także 50%. Więc tak, dobra, to by było na tyle, nic tutaj dzisiaj nie będziemy klikać ani nic, bo tak jak mówiłem, nawet nie ma co. Ja wam dziękuję za oglądanie, bardzo długi wyszedł ten odcinek mimo wszystko. Rozgadałem się na te pytania, więc w sumie dobrze, że nie było ich wcale aż tak dużo. Dziękuję wam za oglądanie, za uwagę, zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów. I tyle. Raz jeszcze dziękuję za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i cześć.